Dzisiaj, Szanowni Państwo, jest następna wielka rocznica, 17 września. Dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę klęski państwa polskiego. 17 września sowiecka armia wtargnęła w granice Rzeczpospolitej i zrobiła z nami porządek. W sojuszu z niemieckimi, z hitlerowskimi Niemcami. Przegraliśmy. To są zimne fakty. Wkroczyła, zabijała, internowała, wywoziła, okradała. Tak było. Tak było. Jako Polak nie mogę się z tym zgodzić. Nie szukam żadnych usprawiedliwień. Jako stary Polak szukam przyczyn. Przyczyną była polityka państwa polskiego, która doprowadziła do takiej sytuacji. Polityka tych, którzy państwem polskim rządzili. Wepchnęli nas w wojnę na rozkaz Anglii i Francji. Ta wojująca Polska była im potrzebna, Anglikom i Francuzom, a i wielkim korporacjom. Od nas się wojna zaczęła, na nas się wojna skończyła. Byliśmy w wojnie od pierwszego do ostatniego dnia. Napaść Sowietów na Polskę jest bardzo emocjonalnym wydarzeniem. Wykorzystują to wydarzenie Izraelici. Bardzo im to pasuje. To wydarzenie, ta rocznica ma udowadniać, że tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi gwarantuje nam zachowanie niepodległości, zachowanie naszego statusu, zachowanie naszego majątku, zachowanie naszej demografii. Ale tak nie jest. Historii się trzeba uczyć i trzeba czasami dla zrozumienia tej historii stanąć z boku. Podam wam przykład. Czy ciebie, drogi Polaku, albo droga Polko, interesuje argument historyczny bułgarskich narodowców? Kompletnie cię nie interesuje. A czy interesuje ciebie, czy interesują ci argumenty historyczne i wydarzenia historyczne, które się działy w Rumunii? Też ciebie nie interesują. Potrafisz tę historię bułgarską czy rumuńską na chłodno, jak lekarz kryjący trupa, oglądać. O, tu serce, tu nerki, tu wątroba. Ciężko się tak zachować w stosunku do własnej ojczyzny, ale trzeba próbować. Trzeba próbować. Podam wam taki przykład, zanim przejdę do mojej refleksji. Dowbor Muśnicki, który miał 100-kilkudziesięciotysięczny korpus armii, wojska polskiego, już ostrzelanego, doświadczonego w boju, w 1918 roku złożył broń przed Niemcami. Został otoczony, poddał ten korpus. Miał do wyboru. Albo miał się z tymi Niemcami bić i wykrwawić korpus, albo poddać się, złożyć broń. Umowa między Niemcami a nim była bardzo konkretna. Polacy przeszli do tak zwanego królestwa. To było królestwo stworzone przez cesarzy niemieckich w 1916 roku. W listopadzie. I ta masa mężczyzn doświadczonych w boju w 1918 roku znalazła się w królestwie, między innymi w Warszawie, i ta masa doświadczonych mężczyzn, która mogła zginąć kilka miesięcy wcześniej, podjęła broń, którą zabierali Niemcom, przejęli Warszawę.
Warszawę przejmowali m.in. ułani z pierwszego pułku ułanów krechowieckich. Więc zadaniem mężów stanu jest tak prowadzić państwo, żeby to państwo w sytuacjach trudnych, tak zwanych szyszek w dupie, że ani w tą, ani w tą, przetrwało. Żeby przetrwali ludzie. Kto powiedział, że polityk ma mieć łatwo? Polityk ma się spalić w swojej robocie. Ma nawet popełnić samobójstwo za swoje błędne czyny. Nikt nikogo, kurwa, do polityki nie przymusza. Włazisz do polityki, musisz wiedzieć, że historia cię postawi przed próbą i skręci ci, kurwa, kark i wycharknie na śmietnik. W 1939 roku politycy, którzy rządzili państwem polskim, zostawili naród samemu sobie, wydali go na pastwę dwóch okupantów, sami uciekli. Powiem wam tak, gdyby Stalin, który jeszcze nie był tym Stalinem, którym stał się w 1941 roku, nie zaatakował Polski 17 września, to w kategoriach militarnych, politycznych okazałby się idiotą, tępym durniem, kretynem. Historycy wiedzą, Stalin czekał. Czekał, czy Francja ruszy do ataku i pomoże walczącej Polsce, która miała walczyć do ostatniej kropli krwi. Niemcy już robili wpory. Niemcy zaczynali grozić Rosji, że odpalą państwo ukraińskie, jeśli Stalin nie wkroczy. Ja go nie usprawiedliwiam. Ja tylko patrzę i wyciągam wnioski. Byliśmy słabi, nie daliśmy rady pobić Niemców, źle dowodzeni. I Stalin przesuwa swoją granicę o 400 kilometrów na zachód. O 400 kilometrów na zachód. Stalin nie był idiotą. Naśladujmy ludzi mądrych, nie naśladujmy idiotów, nie naśladujmy samobójców, bandytów, naśladujmy ludzi mądrych. Padliśmy ofiarą potwornej agresji z jednej strony i z drugiej strony. Nie daliśmy rady, ponieśliśmy klęskę. Taka jest prawda. Nie słuchajcie trąbtadrackich pochukiwań. Ponieśliśmy klęskę. Z tej świadomości ruszamy do życia. Przeżyliśmy. Jak śpiewała moja żona. Póki trwasz, nie padaj na twarz, bo żyjesz. To znaczy, że wciąż rację masz. I ta wola życia, ta wola przeżycia, i ta potworna próba, przed którą zostali postawieni nasi przodkowie. Potworna próba. Próba życia i śmierci. Obyśmy nigdy przed taką próbą nie zostali postawieni. Oby ludzie, którzy nami rządzą, potrafili dokonywać wyborów, które nie będą ryzykiem kończącym się klęską, ale które będą, te wybory będą rozsądnymi rozwiązaniami. Ja nie namawiam do defetyzmu, nie namawiam do tchórzostwa. Nie jestem tchórzem też. Ale kiedy trzeba zaatakować, kiedy trzeba siedzieć w krzakach. Siedemnastego września zdziwienie
zdziwieni Polacy, chociaż nie wszyscy, bo byli Polacy, którzy nie mieli wątpliwości, że Sowieci nas zaatakują. Nie mieli wątpliwości. Ale oburzenie Polaków, naszych rodaków i dzisiaj, jak mogli to zrobić? No mogli. 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 I zrobili. Co macie na takie diktum? A dlaczego mieli tego nie robić, kiedy byliśmy wrogami? Kiedy cała polityka była tak prowadzona, że byliśmy wrogami? Zadam pytanie. Nie zaatakowalibyśmy naszych wrogów, kiedy byłby dobry moment, żeby ich zaatakować? Hejże, potomkowie husarii, nie zaatakowalibyśmy wroga, kiedy szedł bokiem do nas, nie przyjął pozycji obronnych? Czy czekalibyśmy, ażby się do nas odwrócił ze wszystkimi swoimi armatami, karabinami, pikami? Nie. Atakowaliśmy wroga znienacka, rozbijaliśmy go w puch, tratowaliśmy go, kiedy się najmniej od tego spodziewał. Ważąc straty, Kirchholm, rozpędziliśmy kilkakrotnie większą armię szwedzką. W Perzynę. Uczmy się tego. Sobieski, który ugiął się przed królem szwedzkim, kiedy był słaby, kiedy nie mógł podjąć walki i przeżył, a potem został królem. Uczmy się z klęski 17 września. Uczmy się z klęski 17 września i przypomnijmy sobie taką pioseneczkę. O słońca brzasku w sosnowym lasku strzelali do nas Sowieci. Strzelali do nas Sowieci. Matka Boska ma nas w swojej opiece, nie ma wątpliwości, ale patrzy na nas i tak sobie myślę, że przekaz jej jest jasny. My sami sobą się powinniśmy opiekować, bo jej opieka może się okazać nieskuteczna. Nikogo nie chcę obrażać. 39 rok, wrzesień, to jest czas klęski. Klęski. Możemy się pochylić nad męstwem ludzi, żołnierzy i cywilów. Nad ich niezłomnością, możemy zapłakać nad ich cierpieniem, nad ich krzywdą. Płaczmy. Ale niech nas to uzbroi w czujność i rozsądek, żebyśmy się nie dali popędzić na rozpoznanie walką. A cały czas amerykańscy funkcjonariusze pracują nad tym, żebyśmy nasze młode pokolenie posłali na śmierć. Bo oni potrzebują się dowiedzieć, co by się stało, gdyby, i jak napisał Brzeziński, do wojny z Rosją, jakakolwiek by to Rosja była, sowiecka, carska, federacyjna, najlepiej się nadają Polacy. Żeby oni, Izraelici, mogli stwierdzić i powiedzieć, jednak nie, jednak jeszcze nie. A my
pogubimy flaki, kończyny na polu walki, żeby strategzy izraelscy mogli zebrać wnioski. Nigdy z Żydami nie będziemy w aliansach. Przed ich przemocą karku nie skłonimy, bo my, Sławianie, u Boga w ordynansach prawdy bronimy. Pamiętajmy o 17 września. Pamiętajmy, pochylmy się nad ofiarami. Pamiętajmy też, kto nas napadł. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Państwo utrzymywane przez żydowskich banksterów z Wall Street. Państwo, w którym inwestycje żydowskich finansjerzy z Wall Street były ogromne, gigantyczne, okryte tajemnicą. Państwo, które nie wyzwoliło się spod... Jeszcze się nie wyzwoliło spod planu światowego, światowej wojny. Tworzone to państwo było dla światowej wojny. Moja rodzina 17 września, rodzina Olszańskich, doświadczyła też straty. Na liście ofiar Katynia są również Olszańscy. Została ta rodzina przez wydarzenia wojenne spauperyzowana. Tak. Cześć i chwała bohaterom. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć.